rozpoczynamy konsultację ustawy o bonie senioralnym. Bon senioralny to usługi wsparcia w miejscu zamieszkania dla osób starszych w sytuacji, kiedy ich bliscy zobowiązani do opieki nad nimi po prostu pracują, a ich praca tak naprawdę ważna jest dla nas wszystkich. Dzisiaj bardzo brakuje nam tak zwanych rąk do pracy. One niestety, jak się pojawiają, to często pojawiają się w szarej strefie, ponieważ nie mamy zainwestowanego publicznego pieniądza w ten sektor usług. W każdym województwie każdy wojewoda powołał pełnomocnika do spraw polityki senioralnej. Tutaj w Opolu też jest to pani Ewa Pawlinów, pani dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. I również z województwa opolskiego jest przedstawicielka w tej 30-osobowej Radzie przy Ministrze, pani Magdalena Osińska-Kurzywilk, za co bardzo dziękuję. Więc mamy również tutaj i przedstawicieli samorządów, na przykład pana dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku. Mamy na przykład właśnie dyrektorów zakładów opiekuńczo-leczniczych, czy też domów pomocy społecznej, które muszą się w jakiś sposób połączyć w najbliższych latach. Mamy również przedstawicieli środowiska, można powiedzieć, no, osób starszych, bardzo znanych państwu, czy to pani przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku, tutaj panie koło mnie, czy radców prawnych, czy Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc mogę naprawdę wymieniać. Jesteśmy na terenie regionu, który został bardzo dotknięty przez powódź, więc chcę tylko informacyjnie powiedzieć, że od lipca tego roku jako minister spraw polityki senioralnej przejęłam programy wieloletnie, między innymi program Aktywni Plus, czyli program skierowany do organizacji pozarządowych, czyli środki, które są w dyspozycji ministra w ramach konkursu, są przekazywane właśnie organizacjom pozarządowym. I w momencie, kiedy okazało się, że mamy powódź i mamy tereny dotknięte klęską żywiołową, czy też objęte właśnie klęską żywiołową, wszystkie pieniądze, które były, że tak powiem, pozostały jeszcze w tym programie, czy to na przykład na obsługę techniczną, czy były niewykorzystane w jakiejś części, wszystkie one moją decyzją zostały przekierowane na rozdysponowanie ich dla organizacji pozarządowych, dla organizacji pozarządowych działających na terenach właśnie tych objętych klęską żywiołową, na projekty na rzecz seniorów. I w tej chwili są podpisywane umowy i przekazywane pierwsze środki. Także podaję informacyjnie, łącznie dla tych wszystkich terenów przekazaliśmy środki dla, czy też podpisujemy umowy dla ponad 100 organizacji.